Dzień dobry moi kochani, co tam u Was słychać? Bo my z Dolarkiem jesteśmy dzisiaj, no w niebie to nie, ale tak na górze jesteśmy. Na górze, ale wiosny to tutaj raczej nie czuć w powietrzu. No nic, może jeszcze się namyśli i przyjdzie. A my dzisiaj będziemy mówić o starzeniu i o tym, co zrobić z tym procesem w kontekście adaptogenów. A dlaczego adaptogenów, to ja za chwilę też powiem, bo one bardzo nam właśnie w tym mogą pomóc. Natomiast samo starzenie, kochani, samo starzenie jest procesem oczywiście normalnym, jest procesem ciągłym i jest procesem niestety, a może i właśnie stety, nieodwracalnym. Ale mówię stety, bo kto z nas chciałby żyć 300 lat? No nie wiem, może tak, a może nie. Natura tak to mądrze wymyśliła, że ten zdrowy, dobrze funkcjonujący organizm, czy dobrze funkcjonujący człowiek zdrowy, właśnie żyje tyle, ile żyć powinien. Moja babcia, ukochana prababcia w zasadzie Stasia, ona umierała, muszę Wam powiedzieć, tuż przed setnymi swoimi urodzinami i myśmy tak wszyscy rozpaczali i tacy byliśmy smutni, a ona do nas mówiła: dzieci, kochane, już dajcie spokój, naprawdę, ja już chcę odpocząć, ja jestem zmęczona. Więc, więc widzicie, że tak to jest, że też w głowie potem się dzieją takie procesy, że człowiek wie, że już odchodzi i z tym się jakby może pogodzić, bo tak jest zaprojektowany nasz zegar biologiczny i tak po prostu być powinno. Natomiast nam zależy na jakości tego życia, tak? Żeby ta jakość nawet w późnym wieku była jak najlepsza, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli w pełni sił fizycznych, ale też przede wszystkim umysłowych. Bo to różnie bywa, bo wraz ze starzeniem obniża się oczywiście nasza odporność komórkowa, obniża się zdolność organizmu do utrzymania homeostazy, czyli równowagi, tak, organizmu w warunkach ciągle jakby otaczającego czy dotykającego nas stresu. A od tej, tego braku równowagi, czy właśnie kiedy tej równowagi nie ma, to pogarsza nam się zdrowie fizyczne, pogarsza nam się zdrowie psychiczne, pogarsza nam się zdrowie emocjonalne. Dolarek nie może utrzymać równowagi na tej górce. W jaki sposób adaptogeny, zwłaszcza adaptogeny, pomagają naszemu organizmowi w utrzymaniu tej równowagi, czyli homeostazy, wiedzą już ci z Was, którzy byli na webinarze z adaptogenów. No właśnie, którzy byli na webinarze z adaptogenów. Chciałam powiedzieć w zeszły piątek, ale to nie wiadomo, kto kiedy będzie ten film oglądał, więc nie wie, kiedy był webinar, prawda? Sprytna Kasia. Oczywiście te webinary ja będę powtarzała cyklicznie, bo dostaję wiadomości od Was, że jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa, że Wam się podobają, że jesteście zainteresowani, że jesteście zwłaszcza tematem adaptogenów zainteresowani, ale będzie też właśnie na prośbę moich ukochanych studentów będzie wykład uzupełniający, ponieważ ten temat adaptogenów jest bardzo obszerny i w zasadzie był planowany na 1,5 godziny, było 2, a i tak nie sposób go chociaż w części wyczerpać, więc na pewno będzie uzupełniający, dotyczący zastosowania adaptogenów w określonych jednostkach chorobowych, ale także poszerzający ten temat adaptogenów o nerwiny i neotropiki, czyli te rośliny, które wspomagają działanie adaptogenów. Oczywiście jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie śledźcie na naszym kanale To Ci Ziółko, tę zakładkę Społeczność. Tam ja wszystkie informacje będę publikowała. A już dzisiaj Was serdecznie oczywiście zapraszam. A my dzisiaj będziemy mówić o starzeniu i o pomocy, jaką mogą nam przynieść adaptogeny w tym zakresie. Więc jeżeli taki temat Was interesuje, to ja Was serdecznie zapraszam. I Dolarek też Was zaprasza. Dolarku, zapraszasz? Zaprasza. No i moi drodzy, cudownie, nie nagrał się ten jeden fragment filmu, więc wybaczcie już, ponieważ zabrałam się do montowania, już tam nie będę biegła do lasu, tylko macie tutaj takie moje urocze zdjęcie,
gapy Kasi, a ja Wam powiem, co tutaj było mówione. Zaczęłam od tego, że właśnie adaptogeny mają zdolność spowalniania procesów naszego starzenia biologicznego. Przez co? Przez zmniejszanie wpływu tych czysto fizjologicznych czynników starzenia, czyli stresu i utleniania. Powtarzam Wam wiele razy, co proces utleniania i wolne rodniki, czyli te reaktywne formy tlenu i reaktywne formy azotu robią z naszymi komórkami. One je niszczą całkowicie i niszczą nieodwracalnie, więc starzenie z nimi jest, te walczenie z nimi jest bardzo ważne, bo może nam znacząco spowolnić proces starzenia. A kortyzol zaś związany ze stresem to jest hormon, którego poziom akurat w przeciwieństwie do innych hormonów, takich jak na przykład testosteron czy DHEA, który jest zwany hormonem młodości, jego poziom w przeciwieństwie do tych hormonów nie maleje z biegiem czasu, tylko właśnie rośnie, paradoksalnie. I istnieją badania i wielu badaczy jest tego zdania, że starzenie i choroby wieku starczego mają właśnie związek z podwyższeniem się poziomu kortyzolu i jednoczesnym obniżaniem poziomu DHEA. Poza tym za starzenie naszego ciała odpowiada zużycie naszego organizmu, czy zużycie ciała, zastąpienie energii anabolicznej, czyli tej energii budującej, energią kataboliczną, czyli niszczącą, gdzie występuje utrata masy mięśniowej w naszym organizmie. Odpowiadają uszkodzenia oksydacyjne właśnie i procesy zapalne, których z wiekiem jest w naszym organizmie coraz więcej. Naukowcy dochodzą do tego, że wiele chorób, takich jak choroby serca, choroba Alzheimera, cukrzyca, zapalenie stawów, miażdżyca, a nawet rak, mogą być właśnie pokłosiem tych występujących stanów zapalnych w naszym organizmie. Słuchajcie, ja nie wiem, co mi jest. Znowu się nie nagrało. Może dlatego, że ja już jestem rozkojarzona, bo czekam na wiosnę, ale chciałam powiedzieć, że właśnie adaptogeny zawierają związki przeciwutleniające i przeciwzapalne, które sobie radzą świetnie z wolnymi rodnikami i ze stresem. W medycynie chińskiej i w tradycji ajurwedyjskiej jest naprawdę wiele ziół, których nazwy oznaczają, jeśli nie bezpośrednio nieśmiertelność, to przynajmniej do niej nawiązują. Rzęszeń jest nazywany zielem nieśmiertelności, podobnie jak joagulan, który jest nazywany zielem nieśmiertelności, reishi nazywa się grzybem nieśmiertelności, guduchi, czyli tinospora cordifolia, jest nazywany w sanskrycie armita, czyli nieśmiertelność. Zatem wszystkie te zioła pomagają spowolnić proces starzenia i prowadzić nas do czego? Do długowieczności. A sięgając do przykładów, to szczególną aktywność przeciw... Kolarka coś swędzi. To szczególną aktywność przeciwutleniającą wykazują heszołwu, czyli rdest wielokwiatowy, to jest polska nazwa tej rośliny, rzęszeń, traganek, kordyceps, guduchi, amla, reishi, szczodrak krokoszowaty, różeniec górski, cytryniec chiński, szatawari, czy na przykład, czy też mumio. Takie stricte przeciwstarzeniowe działanie wykazuje eleuterokok kolczasty, wykazuje guduchi, wykazuje bazylia azjatycka, wykazuje joagulan, lukrecja, reishi, różeniec górski albo cytryniec chiński. Natomiast przeciwzapalne właściwości ma rzęszeń indyjski, ma amla, ma kordyceps, ma eleuterokok kolczasty, ma guduchi, joagulan, ma lukrecja, ma reishi, ma różeniec, jeden z moich ukochanych naprawdę, cytryniec albo mumio. W ogóle według badań eleuterokok kolczasty jest szczególnie korzystny dla starzejącego się układu odpornościowego naszego. Natomiast ten rdest wielokwiatowy, czyli heszołwu, o którym Wam mówiłam już, może zwiększać, i to jest ciekawe, i to znacząco poziom bardzo konkretnego i bardzo silnego przeciwutleniacza i niszczyciela wolnych rodników, jakim jest dysmutaza ponadtlenkowa. I z tego względu w
w tych procesach przeciwstarzeniowych to może być niezwykle silny i niezwykle skuteczny zawodnik. No dobrze, to my sobie już idziemy. Zatem jak widzicie, adaptogeny to są cudowne rośliny, które nie tylko pomagają nam zachować zdrowie na długie lata, ale również urodę, co jest nie bez znaczenia. I dlatego ja, Kasia, najserdeczniej Was zapraszam do, czy zachęcam do ich stosowania. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć o nich więcej, to oczywiście śledźcie, jak już powiedziałam, wiadomości w Zakładce Społeczności na naszym kanale, bo tam będę publikować informacje o webinarach, a także dotyczące warsztatów stacjonarnych, gdyż ten pomysł zrodził się z Waszych sugestii i on już coraz bardziej się krystalizuje. No to na dzisiaj, moi kochani, to wszystko. Ja Was serdecznie ściskam. Dolarek też, bo on jest tak, że jak ja siedzę, to on przy mnie siedzi i mnie pilnuje. Ale jak ja tylko ruszam, zaczynam iść, to się go dowołać nie mogę. Taki to po prostu jest mój piesek. No nic, to trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło. Ja Was serdecznie ściskam, gorąco pozdrawiam i do następnego razu. Pa, pa, pa.